Naszym pomysłem na Hamleta jest odwrócenie ról. Z reguły w klasycznych interpretacjach Hamleta ojciec był dobrym królem, zabitym przez nową władzę, która jest zła. Ma po prostu krew na rękach, ma ten mord polityczny i Hamlet przeciwstawia się tej złej władzy. Jakby. Ja mnie zastanowiła opcja odwrócenia tej sytuacji, czyli że ojciec Hamleta był dyktatorem, był mordercą, a nowa władza jest jakby demokratyczną, liberalną, renesansową. Czyli Hamlet właściwie w naszej interpretacji jest tym, który się przeciwstawia dobrej władzy z perspektywy ludu i z perspektywy historii i polityki. Książę, co zrobiłeś ze zwłokami? Zmieszałem z prochem, bo w końcu z prochu powstały. Powiedz, gdzie są, bo chcemy przenieść je do kaplicy. Wybij to sobie z głowy. Co mianowicie? Że posłucham ciebie, a nie siebie samego. Ja zauważyłem taki fenomen też w Niemczech, czy też w Polsce, że zaczyna się jakby na odwrót, czyli lewicowość jest w mediach, taki mainstream, gdzie wszystko zaczyna być bardziej w lewą stronę. Dlatego paradoksalnie prawica jest właściwie taką siłą buntu. Ludzi konserwatywnych, którzy chcą powrócenia do jakichś starych wartości. I właściwie o tym jest ten spektakl. Książę, musisz nam powiedzieć, gdzie jest ciało. Król sam mieści się w ciele, ale się z tym ciałem nie pokrywa. Król jest czymś. Czymś, co jest niczym. Pokazujemy scenę, w której Güldenstern i Rosenkrantz przesłuchują Hamleta, żeby wydobyć od niego informacje, gdzie ukrył zwłoki Poloniusza. Rosenkrantz i Güldenstern są nowymi urzędnikami systemu bezpieczeństwa, którzy robią karierę, którzy chcą się pokazać i wszystko robią na takiej zasadzie takiego uśmiechu. Hamlet w tym momencie, zabijając Poloniusza, przekroczył jakby wszystkie granice i on jakby się ich nie boi w tym momencie, ale nie wie, co oni z nim zrobią. Mogą go po prostu zabić, podrażnąć gardło i tu potem w pewnym momencie wchodzi na to Klaudiusz, który kończy przesłuchanie. Gdzie jest Poloniusz? Na kolacji. Na kolacji. Gdzie? Tam, gdzie nie on je, ale jego jedzą. Właśnie w tej chwili rzuca się na niego zgromadzenie rozpolitykowanych robaków. Tłusty król i chudy żebrak to po prostu dwie odmiany tej samej potrawy, dwa dania, ale na jeden stół. Na tym się to wszystko kończy. Zależy nam bardzo, żeby ten spektakl pokazać w Kopenhadze, w Berlinie i w Zurichu. Potem będę robił w Mannheim znowu Hamleta, tylko jakby z więzieniu w Mannheim. Ten sam spektakl, ale zupełnie inny. Oczywiście po to Hamlet nie był w Wittenberdze na studiach, tylko wraca z Horatio z więzienia i wraca do takiej swojej rodziny mieszczańskiej, która go odrzuca, co jest bardzo ważnym jakby elementem tych ludzi siedzących w więzieniu, powrót jakby do ich normalnego życia. Zapraszam wszystkich serdecznie na 15 marca na premierę Hamleta w Teatrze Ludowym. Czekamy na was. Twoi przyjaciele czekają. Gotuj się więc. Wszystko gotowe, aby wyruszyć do Anglii. Mieszkam w Nowej Hucie, tutaj się wychowałam, tu mieszkali moi rodzice. W Krakowie podjęłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na historii. Potem kontynuowałam naukę na muzeologii. Zaczęłam szukać pracy w Hucie i znalazłam ją w Muzeum Czynu Zbrojnego, którym opiekuje się Małopolska Fundacja Dom Kombatanta, która współpracuje z Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes na Górali 19. I dzięki tej współpracy była możliwość prowadzenia pracowni muzealniczej, którą prowadzą m.in. osoby niepełnosprawne. I ja nad muzeum i nad tą pracownią sprawuję pieczę. Witam was w Muzeum Czynu Zbrojnego. Muzeum, które kojarzone jest z czołgiem. I wszystkie eksponaty, które tutaj widzicie w muzeum, możemy powiązać z konkretnymi osobami, które walczyły podczas II wojny światowej. Tą gablotę nazwano pobojowisko, ponieważ wrzucone tam są różne rzeczy skojarzone z wojną i faktycznie sprawia to troszkę wrażenie, ten chaos, który tam jest, sprawia wrażenie pobojowiska. Kiedy przychodzą zwiedzający, czasami jest tak, że ja uprowadzam i wówczas osoby niepełnosprawne pilnują eksponatów, zapalają światła, pilnują, aby wszystkie eksponaty wróciły na swoje miejsce, kiedy ja ich używam. Ja wam obiecałam, że pokażę wam maskę przeciwgazową, która wchodzi do puszki, tak? Takiej, którą widzieliśmy w pierwszej sali. To jest z 1933 roku. Tu jest filtr, przez który się oddychało. Taki filtr można wymienić. Oczywiście zawsze są z tym problemy, ponieważ to jest stary. Ale tutaj panowie już wkręcą. Janusz, czy możesz tutaj włożyć tą, albo Jarek, włożyć maskę do puszki? Z tej części wychodzimy już z tą wiedzą, że Polska powraca na mapy, odzyskała niepodległość i będziemy szli dalej.
Także prowadzimy takie prace związane stricte z pracą w muzeum, czyli prowadzenie inwentaryzacji, opiekowaniem się eksponatami na takim poziomie podstawowym. Bo najpierw ułóżcie w jednym miejscu te rzeczy, które posiadają numer. Inwentaryzację od początku robiliśmy z niepełnosprawnymi, oni robili zdjęcia każdego przedmiotu. Te zdjęcia były przerzucone do komputera, tam były obrobione. Tutaj także te osoby niepełnosprawne uczyły się tego programu, w jaki sposób to robić. Bez numeru. Jak to się stało, że tu na tym nie ma numeru? Widzisz, on jest tutaj. Na pewno jest to element terapii, po pierwsze polegający na tym, że tutaj niczego nie da się wystudiować, przewidzieć, ponieważ przychodzą tutaj osoby z zewnątrz i przez to osoby niepełnosprawne mogą podjąć rozmowę, możemy je obserwować, jak się zachowują i to już jest terapia. Oni uczą się odpowiedzialności, pracy i takiej pracy też zawodowej, bo przecież na tym polega każda praca zawodowa. Janusz jest zafascynowany historią, dlatego czyta treść dokumentu. I co tam masz, Janusz, ciekawego? Ktoś te latali też do Warszawy? Też mamy 44, też mamy sierpień, czyli też loty powstania warszawskiego. Trudno mi powiedzieć, czy czuję się bardziej historykiem, czy instruktorem terapii zajęciowej. Myślę, że można to doskonale łączyć. Polega to na tym, żeby mieć chęci, na tym, żeby mieć wyobraźnię i żeby być kreatywnym. Jest to jakieś coś, co odkryłam w sobie, że jednak można i pomagać, a można też się spełniać samemu poprzez pasję. Można się tą pasją dzielić z innymi i widzieć, jak ktoś też się angażuje i też chce robić to, co ja i też mu się to podoba. Ustawcie się pod czołgiem, ja wam zrobię tak zdjęcie z boku, żeby cały czołg objęło, dobra?